Експерти ще від початку страйків зацікавилися, кому може бути вигідною блокада кордону. І як виявилося, за цими акціями вже традиційно може стояти Росія. Справа у тому, що офіційним організатором блокади є польський громадянин Рафал Меклер. To na czyją rzecz obecnie działa Ukraina, która nie chce nawet pół kroku wstecz ustąpić? Dla mnie też, dla mnie to jest działanie typowo dla Kremla, tak? No bo przecież gdyby było rzeczywiście tak źle, jak mówią, gdyby było rzeczywiście tak strasznie, to przecież powinni ustąpić nawet czasowo, tak? No przecież to, w cywilizacji łacińskiej my to mamy, że czasami trzeba ustąpić, tak? Czasami trzeba rozmawiać, trzeba argumenty przyjmować. A tam tego nie ma, to jest po prostu zabetonowanie absolutnie. Mur, my jesteśmy biedni, my mamy wojnę, wy macie nam pomagać. Tyle, koniec, zero rozmowy. No to tak to my nigdy do niczego nie dojdziemy. Ciekawie to jest nocą. Tak? Nie jest. Jak przyjeżdżają kwiatki się wykłócać z tymi dokumentami. Dzień to jeszcze ich dzień, jakoś tak ogranicza. Na śpiocha, tak. Idzie delegacja. Sensei tej, zamiana jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Można z wami pogadać? Można. Kto jest starszy? Zależy od. Wszyscy starsi. Blokada, czy powinna być, czy nie? A na wisi ona chyba. Nie powinna. Nie powinna być? Nie potrzebna. Ona, ja nie знаю, co oni dobywają. No nie знаю, czym blokada to. Może co-то поміняć, co ona поміняć, ja nie знаю. На фото по центру. Він власник транспортної компанії Рафал Меклер Транспорт. Цей чолов'яга є представником осередку партії Конфедерація Свободи та Незалежності у Люблінському воєводстві, що має тісні і дуже тісні зв'язки з Росією. Jest on przedsiębiorcą, ale również politykiem Konfederacji. Czy to przekłada się jakoś na ten strajk? Ponieważ na przykład politycy Platformy piszą o panu i o przewodnikach w całym strajku, że jest to wymysł tylko i wyłącznie Konfederacji. Ja jestem politykiem Konfederacji, bo jestem przedsiębiorcą. W tej kolejności. Bo jedno wynika z drugiego. Ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. To nie jest pierwszy protest. Jest to kolejny protest, który w interwałach kwartalnych pojawia się na różnych granicach, bo blokowaliśmy także granicę białoruską w Koroszczynie, bo tutaj kapitał białoruski, rosyjski też tam bardzo mocno wchodzi w Polskę, tak? I tam kwestie podatkowe, unikania podatku, tak, poprzez otwarcie dwóch firm i tak dalej, i tak dalej. Myśmy to dużo wcześniej wskazywali. Kołodziejczak był w medyce akurat. Tak, także przyjeżdżali i oczywiście, gdy jeszcze to był problem pisowski, no to jak najbardziej nas wspierali. A teraz, gdy problem jednak zaczyna być coraz bliższy temu, że będzie problemem nowego rządu, no to nagle okazuje się, że wszyscy ci działacze PO trzeciej drogi wpisują się w tą narrację propagandową stronę Ukrainy. Tak? Ja dla komendanta mówię, my nie chcemy wojować, my nie chcemy robić wam źle. My chcemy normalnie, co w nas też zobaczyli, co my tutaj stoimy. No, też chcemy. Ja rozumiem. No, to już przychodzi na rozmawiamy. Od was zajechał, wodzicie, bo tam modlinko, tak? No. On humanitarną dopomogę, jakieś konserwy, bumaski podrukowane, jakiejś normalnej nie ma. Takie jakbyś ty poszedł, to no, zaprawkę podrukuj. Ale też tutaj stoi tir, który ma fałszywe dokumenty. Jak często to się zdarza i skąd tacy ludzie się biorą? No po prostu tutaj chcą przyspieszyć to przejście granicy i podrabiają dokumenty. No my to sprawdzamy sukcesywnie i bardzo szczegółowo, dlatego no, ciężko jest oszukać. Są ludzie, którzy jeżdżą na Ukrainę, znają się na tych dokumentach i wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim. Bo tu chłopaki po dwa tygodnie stoją. Do mnie humanitarna dopomoga i się znepuskaj. Humanitarna pomoc. I tam, a jak to wygląda, jak jest humanitarna pomoc? Że wy macie dokumenty, czy jak? To daj już zbierajcie do rzędu. Tam naklejka, ale dokumenty jeszcze jakieś potrzeba? Tak. I macie wszystko? Mają, ale każą, że nie chwataje mnie jakoś dokumentu, ale też do dokumentu. I mówi, że ma naklejkę pomoc humanitarna i że ma papiery. Jak te jego papiery wyglądają? Jego papiery wyglądają w ten sposób. Każda osoba posiadająca dzisiaj laptopa i drukarkę jest w stanie po prostu sobie samemu wydrukować.
A podejrzewam, że no między sobą też przekazują dokumenty, że komuś się udało przejechać i po prostu przesłał mu i sobie wydrukował, bo te dokumenty wyglądają po prostu jak tanie ksero. Nie ma nic tam naprawdę oryginalnego, a w przewozie humanitarnym kierowca jest zobligowany posiadać dokument oryginalny, czyli oryginalną pieczęć, kolorowo najczęściej i podpis, co najlepsze. A u niego wygląda to po prostu jakby wydrukował sobie na pierwszej, lepszej stacji. Czarno-białe, podpis też czarno-biały, widać ewidentnie, że wydrukowane i nic poza tym. I się upiera, że to jest dokument oryginalny do jego przewozu, którym jest konserwa. A dużo takich asów się zdarza tutaj? Bardzo dużo, bardzo dużo. Na przykład wczoraj w nocy tak samo jechało, dzisiaj w nocy, karma dla psów. Pomocy humanitarnej i dla kotów. Także i też tam miał w dokumentach ani nie napisane na deklaracji, że to jest pomoc humanitarna, ani nic, ale się zarzekał, że naprawdę są takie przekręty, że to jest pomoc humanitarna i co lepsze, przyjechał właśnie kierowca już trzeci raz od soboty, tylko wczoraj, dzisiaj w nocy przyjechał już z kolegą. Z Charkowa, jak to powiedział, bo kierowca w litewskim zestawie jest z Niemiec i on nie rozumie. Mówię, no to ciekawe. I zaczął tam tłumaczyć, że kierowca nie rozumie i to na pewno jest pomoc humanitarna, ale jak wytłumaczyliśmy, o co chodzi, to naprawdę już zwątpił. Nawet policjant, który był tutaj, dowodził wszystkim w nocy, powiedział, że od soboty już próbuje. On przejecha to i nie udaje się, bo każda zmiana po prostu tutaj chłopaków, dokumenty nie są odpowiednie, nie ma takiej możliwości puścić, musi stać w kolejce. Myśmy poprosili w ostatnich dniach o 24-godzinne stałe kontrole na granicach w składzie służba celna, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego i policja. Dlaczego? Bo właśnie chodzi o weryfikację między innymi tej pomocy humanitarnej. Teraz ciekawostka. Gdy kierowcy ukraińscy dowiedzieli się, że takie kontrole przeprowadza służba celna, która ma dostęp do tego systemu, bo ja przypominam, że pomoc humanitarna musi mieć numer ID, czyli musi być zarejestrowana. Myśmy bardzo często kierowców prosili o podanie tego numeru, czy rzeczywiście jest ten numer. W związku z tym, że były zarzuty, że my kontrolujemy ciężarówki i tak dalej, nie ma to absolutnie miejsca, ale w związku z tym, że była taka, że były takie zarzuty, poprosiliśmy służbę celną o kontrolowanie tego. I nagle się okazało, że pomocy humanitarnej fizycznie idzie o wiele mniej, bo jest służba, która jest w stanie to sprawdzić, a za fałszerstwo dokumentów już kilku kierowców dostało zarzuty. Trzeci dzień? Za tym tu stoi. A ja się jeszcze po raz podjechał, bo na policję nie rozumiem. A mnie nie puszczają, to rudowacie jak? Na policję skazałem, że przyjechał. Na koniec cerkwi zajęło teraz, tak? Ja się upuszczam, podjechał na policję, ja piję. Dzisiaj 29 dzień protestu. Jak to tutaj wygląda? Czy się zmieniacie? Po ile tutaj stoicie? I jak tutaj wygląda życie przy granicy? Wie pan, stoimy tak jak nam zdrowie pozwala i czas. Stoimy i 12 godzin, i 24, i stoimy i 2 dni, i 3 dni, no ile trzeba po prostu. Zmiany są sukcesywne. Kto może, to przyjeżdża, umawiamy się na grupie, czy tam telefonicznie i po prostu w ten sposób, żeby cały czas była obsada. I po ile osób tutaj stoicie? No to różnie, tak chcemy, żeby około 6 było. Bo wiadomo, w nocy to komuś się zechce spać, a to zimno jest bardzo i po prostu zmiany to muszą być. Bo protesty są na 4 przejściach granicznych. Po ile osób tak ogólnie jest mniej więcej zaangażowanych w protest? Ogólnie wszystkich? Tak. Myślę, że dużo, no nie wiem, osób, to firm, a z firmy są po 2 osoby, po 3 różnie jest i kierowców się posyła, nie wiem, no na pewno ze 200 firm to jest spokojnie, ale przyjeżdżają ludzie i z Białegostoku, i ze Szczecina, i ze Szczytna był pan wczoraj, także tutaj no, z Polski przyjeżdżają też i to naprawdę z dużych odległości. A jak tutaj wyglądają teraz nastroje polsko-ukraińskie? Tutaj przed chwilą widzieliśmy kulturalnych młodych mężczyzn, którzy przyszli pogadać, ale czy zawsze tak jest i jak to zazwyczaj wygląda? No wie pan, z tym to jest różnie, co nie, to wszystko zależy od człowieka, od charakteru. Są ludzie, co przyjdą, porozmawiają, spytają się o coś tam, odpowiemy im tak samo grzecznie, tak jak trzeba i tyle. No a różnie jest, no. Tam też troszeczkę w tej kolejce pewnie alkohol gra rolę, bo są jakieś tam blokady między sobą. Także jak w kolejce, no. Wiadomo, jak ktoś stoi.
tyle czasu, no to różnie jest, tak. Zastanawiamy się, jak tą sytuację rozwiązać, bo no, prawda jest też taka, że no, my rzeczywiście mamy dużo samochodów, które po prostu i tak stoi pod płotem, bo nie ma na nie pracy, ale też no, jest... powiedzmy te dyżury i tak dalej, pomimo tego, że jest dużo przewoźników, no są jednak uciążliwe i to nie jest tak, że ta sytuacja jest też dla nas wygodna, że my cali szczęśliwi jedziemy na tą granicę tam stać, bo różnica też polega na tym, że proszę zwrócić uwagę, no tutaj głównymi poszkodowanymi są w mediach i tak dalej propagandowo, no tu Ukraińcy bardzo dobrze pracują nad tym, głównymi poszkodowanymi są ukraińscy kierowcy, tak? Tylko, że przypomnę, że ci kierowcy siedzą w samochodzie, mają ogrzewanie postojowe, nie kapie im na głowę, podczas gdy my musimy stać 24h na dobę, 24 godziny praktycznie na drodze musimy stać, nie ma innej możliwości, bo gdybyśmy, nie wiem, pochowali się po jakichś samochodach, czy po jakichś, tak jak mamy kemping, czy kontenery mieszkalne, gdybyśmy w tych kontenerach siedzieli, to po prostu te samochody by jechały jak chciały, tak? No i granica by po prostu no, była drożna, protest nie by był uciążliwy, a przecież właśnie uciążliwość tego protestu jest tym lewarem, który daje nam przełożenie na te decyzje polityczne, tak? Co godzinę jedziecie? Jedziemy na razie co 3, a później będziemy się starali, żeby... Nie, nie. Panie, tutaj nie pracować. Ja nie jestem organizatorem, ani... Nie. Jak wyglądają tutaj nastroje w Radymnie, ale też w terenach nadgranicznych po tym, jak rozpoczął się strajk przewoźników? Wszyscy mieszkańcy gminy popierają tych protestujących ze względu na to, że na terenie gminy Radymno również znajdują się firmy przewozowe, które świadczyły różnego rodzaju usługi. Rolnicy do nich dołączyli, bo również ze swoimi produktami nie mają co zrobić. Dlaczego rolnicy dołączyli do protestu przewoźników? Proste, proszę pana, z tego względu, że Ukraina, po trosze powiem, wykończyła nasze polskie rolnictwo, wykańcza polski transport i tak sobie zadaję pytanie sobie i wszystkim tutaj słuchaczom, jaka trzecia gałąź naszej gospodarki będzie wykończona przez stronę ukraińską. Proszę mi to źle nie zrozumieć, bo ktoś tu po prostu robi taką narrację, że my przeciwko zwykłym obywatelom. Nie, to są duże koncerny, szanowni panie, bo skoro w rolnictwie u nas są gospodarstwa w granicach 30 tysięcy, największe w granicach 12 tysięcy, Kiecz, który jest takim państwowym gospodarstwem, 8 tysięcy hektarów, szanowny panie, to na Ukrainie jest to w granicach, holding duży ma takie hektary jak 560 tysięcy, 420 tysięcy i 360. Reasumując, to wychodzi prawie 1,5 miliona hektarów, państwo. Proszę nas nie zrozumieć, oni nas wykańczają pod względem nawet tym ekonomicznym, bo my nie mamy siły przebicia. I my tu na Podkarpaciu, żeby to było wyraźne i zrozumiałe, zostaliśmy wykończeni poprzez ten import tych zbóż, pod przykrywką technicznej pszenicy, kukurydzy i tych oleistych. To wszystko się, szanowni państwo, u nas w Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rozlało i dlatego mamy ceny takie, jak mamy. Przewoźnicy co godzinę puszczają kolejne ciężarówki. Mniej więcej zależy od przejścia granicznego, ale między 5 a 7. Jak to tutaj wygląda, jak wygląda organizacja protestu? No tutaj chyba to podobnie, to by może 5 ciężarówek. 5. 5 jest plus ADR i pomoc humanitarna, tak jak było zawsze. Zawsze przy wszystkich protestach, które organizowane były i w Dorohusku, wjeżdżały wtedy ciężarówki co godzinę, plus pomoc humanitarna i wojskowa, paliwo, ADR itp. itd. Nie? Także tutaj tego nikt nigdy nie blokował i autobusy tak samo mogły przejeżdżać bez jakichś tam ograniczeń, nie? I utrudnień. To jest właśnie nieprawda, że ktoś tam wmawia, że rolnicy nie przepuszczają, czy przewoźnicy nie przepuszczają pomocy humanitarnej. To jest kłamstwo i to jest nieprawda. Pomoc humanitarna jedzie cały czas. Bez żadnych tam ograniczeń, paliwo i pomoc wojskowa wjeżdża bez żadnych ograniczeń. Ja tutaj będę stawiać, to z drogi. To jest droga. Tak, a co to takie? To jest droga, proszę zejść na pobocze. Co to robić? Co to pan robi takie? Proszę zejść na pobocze. Nie nada mnie robić takiego. Jak ja w tjurmu idę, to ja idę w tjurmu. Jest 5 grudnia, dzień po rozmowach w Unii Europejskiej ministrów transportu państw członkowskich. Jakie są wyniki tych rozmów?
No, zostaliśmy odesłani tak naprawdę z kwitkiem, mówiąc kolokwialnie. Poza tym ton, w jakim zostaliśmy odprawieni, też no, jednak o czymś świadczy, bo zostaliśmy potraktowani z góry, zostaliśmy potraktowani jako niewdzięczny partner Unii Europejskiej, który absolutnie nie rozumie sytuacji związanej z Ukrainą, nie rozumie tego, że jest wojna, nie chce Ukraińcom pomagać i tak dalej, tak? No, mamy tutaj to taką narrację opartą na emocjach, opartą tak naprawdę na wymuszeniu, opartą na jakimś takim wymuszonym współczuciu, tak? No, do nas to nie przemawia, bo no, jak my nie mamy pieniędzy, żeby zapłacić raty leasingowej, no to bank niestety współczucia nie wykazuje żadnego, tak? Dlatego no, jesteśmy ogólnie zawiedzeni postawą Unii Europejskiej, brakiem zrozumienia, jesteśmy też zawiedzeni stylem, w jaki sposób zostało to nawet przedstawione, bo gdzie słyszymy od pani komisarz, że ona jest zawiedziona, że jest rozczarowana w ogóle tym, że taka propozycja trafiła na agendę, no to jak my się mamy zachować? Jest problem, mamy o nim nie mówić, czy jest problem, mamy go schować pod dywan, czy po prostu mamy, nie wiem, polska branża transportowa ma w ciszy umierać, bo robimy przykrość pani komisarz? No przecież to jest chore. No przecież to ja nie sądzę, żebyśmy my, zapisując się do Unii, chcieli być w takim projekcie. No, tak powiem szczerze. Ale to jest tak, że do państw członkowskich dociera ta propaganda i ona jest dominująca, czy też Ukraina ma może swoich lobbystów? Myślę, że Ukraina ma swoich lobbystów, bo docierają do nas takie sygnały, że Ukraińcy bardzo mocno pracują w Brukseli, jeżeli chodzi o propagandę, bardzo mocno pracują w Brukseli, jeżeli chodzi o te oddziaływanie na sprawy bieżące i to widać. No my niestety tych lobbystów nie mamy. My być może zbyt romantycznie podchodzimy do polityki zagranicznej, być może zbyt idealistycznie patrzymy na to wszystko, tak? A tutaj, tak jak widzimy, znaczy to jest ogólnie ciekawa sytuacja, bo proszę zwrócić uwagę, że tutaj twarda gra biznesowa, no bo tak trzeba nazwać lobbying, tak? Skutkuje tym, że my dostajemy w zamian pakiet emocji, które powinniśmy przyjąć, tak? A z drugiej strony no my mamy powiedzmy twardą grę biznesową, a dostajemy za to tylko i wyłącznie emocje od drugiej strony, tak? Gdzie tutaj widzimy, że pieniądz robi emocje, a znowu emocja ta skutkuje tym, że my nie mamy pieniędzy. Trzy godziny szukałem. Jechałem z bananem, to jeszcze stoi. Kiedy? W niedzielę. W niedzielę? I może w niedzielę wyjadę. Za tydzień. Jutro bardzo dobrze będzie. Miasteczka takie robią tirowe przez ten rower, nie? A jak w takim tirze w ogóle się żyje, że tak powiem, tyle jak dni? Jak bez buty. Jak? Jak sobaka w buty. Jak sobaka w buty, okej. No pachnie, to musi się tak przejść, żeby tak zapachniało wszystkim. Będziemy się wymieniać. A i łyżeczkę, proszę. Nie? Nie trzeba. Co, że niby przez przypadek TVP przyjechała akurat z wozem Caritasu? $160 000 zezwoleń przed wojną, w tym momencie 1 000 000 przewozów. Tak mówimy o cyfrach. A to do nich to absolutnie nie przemawia. Emocje, bo wojna, bo są bombardowani. No proszę Państwa, nawet gdyby patrzeć na to z tej perspektywy, to proszę zwrócić uwagę, że gdyby nawet nam oddali część tego rynku transportowego, który nam się de facto należy, bo Unia, uważam to za wielką niesprawiedliwość, gdybyśmy otrzymali kawałek tego rynku, tak jak chcemy, to przecież oni mieliby więcej rekruta zwolnionego do walki, tak? Będąc na Ukrainie jakieś 2-3 tygodnie temu, tak naprawdę 90% aut wjeżdża na pusto ukraińskie, do Polski. Skąd podejmują później tutaj ładunek i jedzie dalej w Europę? No to myślę, że były takie ustalenia, że powinni z Ukrainy przywozić towar, rozładować na terenie Unii czy tam Polski, załadować z powrotem i wracać. Tak. Takie były ustalenia. A tu robi się naprawdę taka samowolka, że jak były dwa pasy otwarte dla ciężarówek pustych, tak teraz jest otwarte praktycznie 75% terminala, na którym były odprawiane auta załadowane.
No to jest no, przybitka naprawdę. W tak. kolejce 200 aut znajdzie się tylko 4-5 polskich samochodów pustych, które wracają do domu. Ale najczęściej to są auta puste, które kierowcy zostawili, bo są z hełma, z bliska i nie będą stać 14 dni po prostu na Ukrainie, wsiadają w autobus, ryzykują po prostu no, zostawieniem swojego miejsca pracy, majątku i wszystkiego. I być może wrócą, to będzie do czego wrócić, tak? Wymowne, że wydano w zeszłym roku 180 tysięcy zgód na wjazd do Unii Europejskiej przez Ukraińców, a w tym roku 800 tysięcy. W tym roku już sięga do tego momentu prawie milion przejazdów przez granicę do Unii. Najciekawsze jest to, panowie, że auta stojące po stronie ukraińskiej jadą puste do Unii. Po co? Nikt nie zadał pytania, po co oni tutaj jadą? A jadą po to, żeby zabrać ładunek z Polski, albo po Polsce pojeździć, albo po Unii po prostu pojeździć, albo z Polski na Unię wywozić towar, którym im na to nie wolno. A jednak polska władza, unijna władza na to pozwala i Polak jest dyskryminowany u siebie w kraju. Jest wypychany od siebie z rynku. A co mówią ukraińscy przewoźnicy? Bo wiem, że też rozmawiacie z nimi. Ukraińscy przewoźnicy, różne, to jest akurat temat, bo tutaj mamy ukraińscy przewoźnicy, ukraińskich przewoźników należy podzielić powiedzmy z grubsza na trzy grupy, czyli na przewoźników małych, którym odpowiada ta sytuacja, bo oni są beneficjentami tej sytuacji, na przewoźników średnich i dużych, przy czym średni mówią nam po cichu, że chcieliby przywrócenia tego systemu zezwoleń, nawet mali nam czasami mówią, że chcą przywrócenia tego systemu zezwoleń, a oligarchowie ci duzi w ogóle chcą przywrócenia zezwoleń. Dlaczego? Już tłumaczę, bo nam to mówią mali przewoźnicy. Oni nie chcą systemu zezwoleń, bo mówią, że zezwolenia będą handlowane pomiędzy dużymi przewoźnikami. Oni będą tylko te zezwolenia korzystać. Mali mówią, że mogą być przywrócone zezwolenia, ale Polska ma je wydawać. Żeby po prostu uniknąć korupcji. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. A teraz proszę zwrócić uwagę, jedna rzecz. Wprowadzono e-kolejkę. I tak jak wcześniej można było handlować zezwoleniami, tak? Tak dziś można handlować e-kolejką. Szósty dzień. A czemu ty stał w kolejce? A po czemu ty stoją w Oczeredzi? Kto tam? No paliwo jedzie bokiem. Ale to wasze wodziciele tak wskazali? Tak. Wasze? Gdański samochód, ADR. Paliwo? Gaz. Ile ty stoją w kolejce? A czemu z ADR-em stoją 5 dni? A czemu? Jak ADR jedzie bez Oczeredzi? No jak nie? A to Karkowcem zdał, da? A to wasze wodziciele... Lista jest, nie? A to kto? Wasze wodziciele robią tam, tak? A oni... Bo wy dążny jechać bez Oczeredzi. Gaz, paliwo, ADR jedzie bez Oczeredzi. To ja nie znaję, czemu oni was tam da. No to niedobrze. Wy dążny jechać bez Oczeredzi. Dobra, zajeżdżaj. Jeź. Po stronie ukraińskiej, ze względu na to ich kolejkę, puste auta polskie, ukraińskie muszą stać z samochodami z ładunkiem. Po 14 dni więcej i jakoś w tym problemu nie ma. Nie? Wielokrotnie były takie sytuacje, że kiedy się zbliża już czas do wjazdu, nagle jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności ginie się z kolejki. I trzeba powtarzać, że tak powiem, kolejkę. Od nowa 14 dni te stać, tak? Czyli miesiąc w sumie, prawda? No miesiąc. Nagle wstaje się za 8 rano, wiadomo, że jest wjazd na 15, wstajesz rano o 8, nie macie w kolejce. I nikt nie potrafi tego wyjaśnić, jakim cudem. Tak samo nie można dwa razy auta rejestrować. Załóżmy, byłem na Ukrainie i z ciekawości przechodziłem i tam wpisywałem numery po prostu ukraińskie. Kilka razy, załóżmy, auto zarejestrowane. Co dwa dni, załóżmy. 19, 21, 23, 25, 27. Słuchaj, po stronie ukraińskiej nie mamy wiele informacji, bo polscy kierowcy nie chcą się nagrywać, bo kto tam się nagra, wrzuci gdzieś w sieć, to mogą mu przyjść Ukraińcy i kamieniami szybę wybić. Także oni się tam boją. U nas tutaj stoją na parkingu jak panny, kierowcy ukraińscy w cywilizowanych warunkach. Tam jednak to jest inaczej.
a na tamtej stronie wybiera się Ukraińców, a Polacy niestety stoją dalej. I to jest ta dyskryminacja. My jesteśmy wychowani w demokratycznym kraju, o tą demokrację walczyliśmy i chcemy, żeby to miało jakoś też przedstawiało się, że jesteśmy w Unii Europejskiej i przestrzegamy wszystkich norm. I nawet jeśli chodzi o te protesty, daje nam to konstytucja i do tego zobowiązaliśmy się, żeby to robić zgodnie z przepisami demokratycznymi. Jesteśmy na przejściu granicznym w Korczowej i po całej granicy do Rochusku. W medyce to są słuchy, że tutaj dochodziło do niebywałych sytuacji, że 200 Ukraińców tutaj wychodziło się kłócić. Jak to tutaj wyglądało? No to akurat chyba było na naszej zmianie, wiecie chłopaki, no przyszła tam grupką osób, nie wiem czy była 200, czy było ich 100 paru, ale oni szli. Nie wiadomo w jakim celu. Fakt jest taki, że Polaków obrażali, tak? No to macie filmiki właśnie jak obrażali, tak? Co oni chcieli? Nie wiadomo. Ponegocjować? Nie, tutaj my z kierowcami nie negocjujemy, tak? Także nie wiem jaki mieli cel przychodzenia tutaj. Po tym, jak zaakceptował pan tutaj strajk na tych terenach, blokadę, zaczął pana rodzina dostawać groźby ze strony czy anonimowych Ukraińców, czy ze strony organizacji ukraińskich? Tak, dostawałem różnego rodzaju maile ze strony ukraińskiej, ale z firm, które prowadzą działalność na terenie Ukrainy, bo oni chcą jak najszybciej, żeby te samochody przedostały się na stronę ukraińską. Twierdząc, że bez tych towarów, które wiozą, oni nie mogą funkcjonować dalej. I pan w jakiś sposób wzruszają te maile? Co pan czuł, czy czuje, kiedy pan dostaje takie maile? No, to, że każdy z nas wie, że jest to po prostu w pewnym stopniu takie zastraszanie. No, na pewno czujemy się niesmacznie, bo boimy się. Żyjemy w polskim kraju i sądzę, że też nam należy się jakaś z tego tytułu jawność i nie możemy być tak sobie zastraszani, bo komuś tak czy inaczej odpowiada. Поляки блокують незрозумілі поляки, які, можливо, не є поляком, блокують уже третій тиждень. І Україна скоро задихнеться. Без палива, без їжі, без гуманітарки, без зброї, без торгівлі. А ви просто розслабили булки, засунули свої язики в жопі і живете своє прекрасне життя, коли ваша держава знаходиться в ізоляції. І війсці нічого не плануєте робити, у вас все добре. Можливо, ви задумаєтесь, вам завтра сюди повертатися. Або не треба. Якщо не треба повертатися, то можете сидіти далі вдома. І ніхіра не робити. Нешановні українські емігранти в Польщі. Wiemy, że różne organizacje ukraińskie zastraszają Polaków, między innymi wójta Radymna, którego rodzina też jest, otrzymuje groźby, jest zastraszana. Ty trafiłeś między innymi na portal Myrotworec. Tak. To jest portal takiej organizacji nacjonalistycznej ukraińskiej i tam w 2015 roku, o ile się nie mylę, trafiło dwóch ukraińskich dziennikarzy. Którzy już nie żyją. Którzy już nie żyją. Dokładnie. Czyli nie obawiasz się o swoje życie z tego powodu? Gdybym się obawiał o swoje życie, to bym nie był tutaj, gdzie jestem. Ja nie widzę problemu w tym, że jest konflikt interesów, bo to się zawsze zdarza i będzie się zdarzało. Problemem jest to, że jedna strona po prostu próbuje to siłowo forsować za pomocą narzędzi unijnych, tak? Za pomocą Unii Europejskiej próbuje nam pokazać nasze miejsce w szeregu, próbuje nam pokazać, że nie jesteśmy państwem suwerennym, że nie decydujemy o sobie, że można też, co jest szalenie niebezpieczne i tak naprawdę wydaje mi się, że Polakom powinno się zapalić czerwone światło od razu, bo nagle się okazuje, że ktoś zauważył, tak jak przed rozbiorami, że ponad naszymi głowami można decydować o nas. Co jest szalenie niebezpieczne. Uważam, że jest to naprawdę coś,
coś niebywałego, coś, co powinno w opinii publicznej naprawdę wywołać burzę, a tego nie ma. Tutaj ta, no ale bierność jest grzechem. A tutaj w takim razie teraz dołączacie się do przewoźników, macie nadzieję na to, że gdyby, oczywiście nie życzę tego, no ale rzeczywistość jest jaka jest, gdyby później były właśnie bitwy, wojny handlowe między Polską a Ukrainą, że przewoźnicy do was dołączą i również... No mamy taką nadzieję i my musimy jako naród zrozumieć jedno, że my się musimy wszyscy zacząć łączyć, a nie dzielić. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, to ktoś to zrobi za nas, że nas tak skutecznie podzieli, gdzie historia Polski już zna takie przypadki, gdzie będziemy się długie dziesięciolecia zbierać. Także jeżeli my nie zrozumiemy tego, że my musimy iść razem wszyscy, nieważne, że ja jestem rolnikiem, bo na przykład my jesteśmy rolnikami z Lubelszczyzny, przyjechaliśmy na wsparcie tutaj na Podkarpacie. I jeżeli ja jestem rolnikiem na przykład, co prawda nie uprawiającym kukurydzy, a to nie będę jechał, bo ja nie uprawiam, co mi to obchodzi. Nieprawda. Jeżeli ja jestem rolnikiem i rolnicy protestują, to czego bym nie robił, nawet jakby dobrze mi się nie żyło, moim obowiązkiem jest wesprzeć protest. Podobnie jak z transportowcami. My razem, tak jak już mówiłem, jesteśmy jakoby powiązani i tutaj musimy jedni na drugich zwracać uwagę i jedni drugim pomagać. I nie dać się wmanewrować w jakiekolwiek rozgrywki, bo to jest najgorsze, co może nam się przytrafić. Jak długo rolnictwo w Polsce jeszcze wytrzyma tą niezdrową konkurencję z Ukrainą? Obawiam się, że to są po prostu dni policzone, jak będzie tak dalszy napływ. I te struktury władzy unijnej teraz w Brukseli to wszystko tak przełożą, jak to się teraz mówi, to my będziemy wykończeni w ciągu 2-3 lat. Nie będziemy tu mieli bytowania żadnego. Z tego względu, że słyszeliście Państwo, jak to się przekłada, jakie będą rygorystyczne po prostu tutaj podciągane kroki, że my nie będziemy mieli nic do powiedzenia jako państwo, tylko będzie wszystko dyktowała nam tu Bruksela. Szanowni Państwo, my będziemy w krytycznej sytuacji i dlatego my tym mrozie, dzisiaj, jak Szanowni Państwo widzicie, zima, protestujemy, bo jedynie mamy taki czas w zimie wolny, to nie chodzi o to, ale wspieramy też naszych kolegów tutaj transportowców, bo oni też są w krytycznej sytuacji. W 95% przejęła Ukraina nasz transport, czyli wjeżdżają do kraju, zarobkują tu nas i zarabiają, nie wyjeżdżają, dopiero po jakimś czasie zarobią na to wszystko. Z tego względu, że Ukrainiec przykładowo w granicach 2,5 tysiąca ma poborów, a Polakowi trzeba dać 12 tysięcy, wiadomo, trzeba zapłacić wszystkie zobowiązania i drogowe i tak dalej. Jak to się przekłada do wszystkiego? Jesteśmy wykańczani cały czas. Ktoś nam się zarzuca, że my tutaj protestujemy, nie przepuszczamy ukraińskich. Jak mają takie po prostu tutaj z nami utrudnienia, niech nie jadą tranzytem przez nasz kraj, Szanowni Państwo. My powinniśmy zarabiać na tym tranzycie. W jakim kraju żyjemy? No nie cały czas dawać rękę, dawać palec, a później bierze nam się całą rękę i nas się źle traktuje. Proszę nas tu źle nie zrozumieć. Humanitarną pomoc, jaka by tylko nie była, my przepuszczamy, żeby Ukraina była podtrzymywana. Ale nie możemy tego dzierżyć, jak oni wiozą Tesle, Mercedesy i tym podobne dobrej marki auta. Ja się Państwa zapytam, to jaka to jest wojna? Przecież to nie są czołgi, nie jest to amunicja. Są to luksusowe dla luksusowych posiadaczy ziemskich chyba samochody, a tego co mi słuchy dochodzą, biorą to i sprzedają Rosjanom, Szanowni Państwo. I nam się zarzuca, że my Rosji jabłka sprzedajemy. Proszę Państwa, to zobaczcie jakie to jest przełożenie. Oni zarabiają miliardy, a my jesteśmy w krytycznej sytuacji, gdzie nie możemy naszych płodów też sprzedać tutaj po części na wschód, Szanowni Państwo. Jedna z trzech takich autolawek z takimi pojazdami. Proszę zwrócić uwagę, że pomimo tego, że państwo jest w wojnie, mamy jednak sytuację, gdzie powiedzmy sprzedaż Land Rovera na Ukrainie osiągnęła 300% wzrost. Proszę sobie przypomnieć sytuację z lata tego roku, kiedy Ukraińcy mieli zwolnienie z ceł na nowe samochody. Znaczy na nowe, przepraszam, na samochody z Unii Europejskiej. Przecież kolejka wówczas sięgała 40 km, bo była jeszcze z 15 km przed hełmem. Czemu wtedy nikt nic nie mówił na temat kolejki, na temat warunków kierowców? Było lato, 30 stopni na zewnątrz. I ci ludzie tkwili w 40-kilometrowej kolejce, ale co, wieźli na lawetach samochody, na których mieli zarobić, tak? Więc tak jak mówię, no tutaj jest, nie, my nie możemy pozwolić wbić się w tą taką narrację jednowektorową, że jest wojna i tak naprawdę wojna jest, tak, jest tą podstawą do forsowania własnej wizji, chociażby była nie wiem jak szkodliwa dla strony drugiej, bo to tak nie działa, tak? Czego bardzo mi jest żal, że bardzo dużo Polaków, można powiedzieć, charytatywnie zaangażowało się, nie biorąc za to żadnych pieniążków, żadnych innych gaczy, a w tej chwili są tak traktowani, jak tutaj rozmawialiśmy.
nie miałbym do tego żalu, żeby zarabiało na tym państwo ukraińskie i wspierała to. Zarabiają, szanowni państwo, oligarchowie, którzy to wszystko później zarabiają do prywatnej kieszeni, nie płacą podatków i dlatego Ukraina jest w takim stanie, jakim jest i ma PKB takie, a nie inne, szanowni państwo. Czy jest możliwość krótkoterminowa na to, żebyście uzyskali satysfakcjonującą odpowiedź ze strony rządu na to, żeby zakończyć w końcu strajk? Jest taka możliwość, bo proszę zwrócić uwagę, że może na przykład nastąpić jednostronne przywrócenie systemu zezwoleń, tak? No pomimo tego, że w Unii chcieliby, żebyśmy jednak byli tym podmiotem, tak, u nich, znaczy przedmiotem, żebyśmy to no, jednak wyrzekli się tej swojej podmiotowości. Bardzo by chcieli, żebyśmy no, wykonywali ich rozkazy i tak dalej. No, mi się wydaje, że ja jestem polskim narodowcem i mnie tak naprawdę to, co mówi Unia, interesuje na tyle, na ile Polska ma z tego korzyści. Jeżeli Polska ma ponieść jakieś koszty z tym związane, to mnie to absolutnie nie interesuje, bo patrzę wtedy przez pryzmat interesu narodowego. A w tym momencie interesem narodowym, i to nie tylko nie jest tak, że to jest interes tylko branży transportowej, bo ja chciałbym tutaj pewną rzecz sobie, żebyśmy sobie wyjaśnili, bo my mamy w Polsce taką tendencję do takiego tak zwanego wisimizmu, tak? Także nie interesuje mnie to, tak? No niech sobie tam robią, co mnie to obchodzi. No nie, proszę państwa, transport generuje 6% PKB. To są realne dochody dla budżetu państwa. Jeżeli w tym momencie pozwolimy na to, żeby ta branża została poświęcona w imię Solidarności Ukraińskiej albo w imię podległości Unii Europejskiej, to w budżecie zabraknie określonej kwoty pieniędzy i nie będzie to naprawdę mała kwota pieniędzy, bo mówimy o milionach, o milionie miejsc pracy. Więc jeżeli teraz milion miejsc pracy wyrzucimy, to znikną dochody z podatków pośrednich, znikną dochody do ZUS-u, znikną dochody z różnych innych branż, które są okołotransportowe. I proszę państwa, jeżeli zabraknie tych pieniędzy, to do was przyjdą rządzący po uzupełnienie tej dziury w budżecie. Od poniedziałku trwały rozmowy z rządem. Czy coś się zmieniło w tym temacie, ponieważ wczoraj była komisja właśnie do spraw waszej blokady? Tak, wczoraj mieliśmy komisję infrastruktury, na której był podniesiony temat naszej propozycji, czyli jednostronnego wprowadzenia systemu zezwoleń dla Ukraińców. Niestety dostaliśmy wczoraj informację, że taka możliwość nie wchodzi w rachubę. Polska nie wprowadzi jednostronnie tych zezwoleń dla przewoźników ukraińskich. A widziałem również na twoim Twitterze, że gmina Dorohusk zaczyna się buntować przeciwko waszemu strajkowi. To nie gmina Dorohusk. Jeden z prawników na usługach strony ukraińskiej złożył propozycję. Złożył prośbę o rozwiązanie prawa protestu. Czyli protest dalej będzie trwał. Dalej będzie trwał, nic się nie dzieje. Ten program, wydawnictwo, filmy, wszystkie nasze akcje są możliwe i powstają tylko dzięki waszemu wsparciu. Możecie nas wspierać na portalu Patronite, gdzie możecie zostać naszymi patronami, dobroczyńcami i nas wspomagać tam wszystko, co wy przeczytacie. Możecie też odwiedzając moją stronę www.gadowskiwitold.pl wpłacać bezpośrednio, tam jest zakładka mówiąca o wsparciu. To ma dwojaką wartość. Po pierwsze, niebagatelną wartość finansową, ponieważ nie bierzemy od nikogo pieniędzy i musimy się sami utrzymywać i za zebrane pieniądze czynić nasze produkcje. A po drugie, daje nam to realne wsparcie duchowe. Dlatego, że jeżeli ktoś poświęca swoje pieniądze, zadaje sobie trud, żeby nam wpłacić, to znaczy, że nas rzeczywiście popiera. Nie tylko klepie po plecach i mówi fajnie, fajnie, ale włącza się w naszą społeczność. Zapraszam do tworzenia Wyspy Wolności, która dzięki wam może się rozrastać.